Jeepers Creepers Reborn to naprawdę bardzo... Bardzo... Nie da rady, będzie bolało. Będzie bolało. Dobrze wiesz, że filmów oglądam całe tony. Naprawdę mnóstwo tego jest. Ale tak i tak jego badziewia, czegoś tak syfia z tego, to już dawno nie widziałem. Okej, ja wiem, że mieliśmy już nie tak dawno Halloween, była kontynuacja, było beznadziejnie. Ja wiem, że były inne filmy, ale tak z... fabuły, efektów specjalnych i wszystkiego, no to po prostu dawno już nie było, ale słuchaj, dobra. Zdradzam fabułę? Nie zdradzam fabułę, ponieważ to jest nowa produkcja, w tym momencie dopiero jest w kinach, chciałoby się, raz. Kto by to do kina wrzucił? Stwierdzono, że na 3 dni wrzucimy do kina, żeby było, ale teraz jak wejdziesz na stronę Jeepers Creepers, to ponieważ tak dużo ludzi chce ten film zobaczyć w kinach, to wrzucamy go do kin i on tam będzie pokazywany gdzieś tam w Luizjanie, Massachusetts, czy innych ociopingach wielkich sobie będziesz mógł obejrzeć, jeżeli tam mieszkasz. No ale słuchaj, w internecie jest do zobaczenia oczywiście, bo tam ma film swoją premierę i tak stwierdziłem, nie będę zdradzał fabuły, nic ponad to, co wiemy ze zwiastuna. No to okazuje się, że tak, to jest czwarta część, to jest tak zwany reboot. Stwierdzono, że kontynuacji się nie da zrobić, bo już trójka była to damy tutaj coś zrobimy. No i okazuje się, że to jest film samoświadomy. O fabule najpierw pogadam. To jest film samoświadomy, to znaczy oni wiedzą o poprzednich wydarzeniach, to coś wydarzyło 23 lat temu, bo na podstawie tamtych wydarzeń nakręcono 3 filmy. No oczywiście te co widzieliśmy wcześniej. No i w tym momencie, no ono wraca co 23 lata na 23 dni, żeby się żywić i tak dalej, i tak dalej. No i sobie nasi modziele gdzieś tam jadą, w ogóle jakiś jest festiwal, horrorowy festiwal. I oni wygrywają imprezkę, w czym? A, to jest tak zwany escape room. Creeper escape room. Tam jedziemy, śmigamy, okazuje się, że ten dom w ogóle, nikt nie wie co to jest za dom. Nic nieprzystosowane, nic... jak to nie? Nie, nic nie wiemy. Po prostu w tym filmie się nic nie zgadza. No oczywiście mamy oczek puszczonych... Czemu by nie? Pokażemy im. Bo pierwsza scena w ogóle otwiera się na dzień dobry. No to widzisz sam. I tak mówię, przecież to już było. To jest dokładnie pierwsza scena pierwszego filmu tego z Justinem Longiem. Który nomen omen miał się pojawić. Tak samo jak... Jak się nazywa? Ray Wise. Tak, Ray Wise. Ten zabijaka z Robocopa. Dziadek. Tagar, ten, który na końcu drugiej części czeka. No i go tutaj zaraz kilim. No oczywiście też mieli się pojawić panowie we dwóch, stwierdzono, że będzie. Ale nie doszli do porozumienia, no. Dziwisz się? Przecież ten film nie miał w ogóle scenariusza. Czekaj, gdzieś to zaznaczyłem. Jake Seal, Timo Vuorneseola, czy jakoś tak, i Sean Michael Argo, scenarzyści i reżyser, siedzieli przez miesiąc i dopieszczali, polerowali ten film. Już oglądacie Karate Kida. Wax on, wax off. Może tam się nauczycie polerować. Jeżeli lubisz jak cierpię i uwielbiasz takie recenzje, to daj suba i włącz dzwonek za psą wszystko, a wtedy takiej recenzji, no niestety, będzie więcej. Oczywiście w to wszystko musiała się wymieszać poprawność polityczna chorego łudu. No bo tak, skoro to musi być, mamy taki film, to co musi być? Musi być biało, musi być, tak, jak najbardziej afroamerykanin. musi być... Hetero? Musi być w tą drugą stronę? Oczywiście, że tak. Co jeszcze potrzebne jest? No, potrzeba jeszcze żółtego, no bo to też musi być, jak najbardziej. Co tam musimy mieć? Musimy... Skoro to jest Louisiana, Ameryka gdzieś tam, no to musi być... jak najbardziej, burak jakiś, redneck i tak dalej. Jeżeli mamy jakiegoś modziola, który jeździ super furą, nie? Jest tępy, no to musi być. Musi... No po prostu, naprawdę... Nawet w takim beznadziejnym filmie musicie swoją poprawność politycznie cisnąć, robić. Nie, no to po prostu... Film jest pełen sztampy, naprawdę, masakrycznie jest, bo wbijamy na jakiś tam horrorowy festiwal, jakaś imprezka, tutaj gdzieś jakiś Pennywise, tutaj jakiś Freddy Krueger, tu to, wszystko dostajemy. Ciekawe, jak się zgadzają prawa autorskie, bo ten film oczywiście wylądował w sądzie. I rzeczywiście, no niby ma być super, ma być fajnie, ale tutaj nie ma nic. Film ani raz nie był w stanie mnie zaskoczyć, ten film ani razu mnie nie przestraszył. Są straszaki, leje się krew, ale to tak. Nie ma klimatu, uwierz mi, klimat, lepszy klimat masz na Marsie, tam naprawdę jest dużo, dużo ciekawie, już nie mówiąc o Merkurym. Nie straszy ten film, bo tak naprawdę czy tym, czy on mnie czymś przestraszył mnie, jak po pierwszych 5 minutach zdałem sobie sprawę, on jest prawie 90-minutowy, to będzie masakra, tego nie wytrzymam. Wytrzymałem? Tak, sama widzisz, że po prostu nie wytrzymałem, to ty mnie naprawdę przestraszył. Gore? No nie, gore to mnie, gorą to na... Ała, ach. Ale żebym se z***ł w kolczyka.
Gore to na mnie włosy normalnie, czapka na złodzieju, gore na mnie włosy, że te po prostu coś takiego musiałem oglądać, no ale tak, dobrze wiesz, że pojawia się to, ponieważ teraz gadamy o uniwersum obecności w cyklu kultowe horrory, potem będzie Jeepers Creepers, a że to jest premiera, wiem, jaki film, taka premiera, także po prostu to jest masakrycznie. Fabularnie ten film jest tak do... Czy już chyba pampersy dla dorosłych byłyby bardziej odpowiednie. Naprawdę, jak to można było zrobić? Kto to w ogóle? 5 milionów budżetu! 5 milionów! Kto to dał? Czemu to dał? Po co to dało? O co tutaj chodzi? Ja nie wiem, ja nie chcę, ja się boję, że jeżeli się okaże, bo ten film przy budżecie 5 baniek zarobił już 300 jakieś niemalże 3 miliony, no to tylko jeszcze 2, bo reklama praktycznie była znikoma. Jeżeli się okaże, że on stwierdził, okej, no to zarobiono, to my robimy czwartą część, teraz mamy, to będzie piąta, to ja już podziękuję, ja już nie chcę, bo po prostu to jest jakaś taka masakra. Wytwórnia stwierdziła, no po będziemy robić film, przecież nikt tego nie oglądał, trójka była beznadziejna już w ogóle, no ale się okazało, że jak oni się tam nazwali, Dynamite Entertainment, wypuścili komiks w latach 2018-2019, no i się okazało, że super ekstra popularny jest, ludzie kupują, no bo był ciekawy, no to zrobimy na podstawie tego, że jest popularność, na bazie tego zrobimy film, będzie bolało, powiem ci tak, boli, naprawdę oglądanie tego filmu boli w każdym aspekcie, bo fabuła jest tempa, ja wiem, oczywiście, skruch, to jest czwarta część, to nie ma być super ekstra fajna zawiła fabuła, tylko ma być, no właśnie, ma być cokolwiek, jakiekolwiek straszenie, jakikolwiek sens, logika, chociaż tyle, a tutaj nawet tego nie ma, no i tak się zastanawiam, po co, no ale dla kasy, no ale jak dla kasy, nie wiem, brak logiki, brak czegokolwiek, zdecydowanie, to jest po prostu, ten film się nie nadaje do niczego i odpisz sobie, bo... To jest dno dna. W ogóle kręcili film, jak już mówiłem, w brytolowni, więc większość aktorów jest brytolami. Miał się pojawić w ogóle Jonathan Beck, tak się nazywa facet. Facet, który oczywiście grał Creepera, Smakosza w trzech częściach. No ale stwierdzono, nie no wiecie, bo my kręcimy w Wielkiej Brytanii, on należy do Związku Zawodowego, oni nie chcą do Wielkiej Brytanii, a poza tym jest pandemonium, my nie chcemy, oni nie przylecie do Wielkiej Brytanii. A ja Jonathana Creepera Becka spotkałem na ostatnim Spook Screenie. To jest taki festiwal filmowy dla horrorów w Cork, gdzie akurat pokazywałem swój film, czyli Dzieciak. Mógł przyjechać, mógł się wbić, mógł pogadać z fanami? Mógł. No ale rzeczywiście, skoro stwierdzono, nie, to będzie kosztowało w ogóle. Piosenka, kojarzysz tą? Jeepers Creep? Nie kojarzysz, nie ma. Okazało się, że ty, ale by będziemy musieli tantiemy zapłacić. No trzeba zapłacić, żeby ktoś tę piosenkę wziął i no że możemy użyć, bo ktoś ją napisał, ktoś ją zaśpiewał i tak dalej. No to co? Nie, to weźmiemy inną piosenkę, nagram. Dobra, ale w porządku, no to tak. Zadzwoń po operatora i po producenta. A co, że nie chcą? Oryginalny operator z Creeperów i producent też nie chcą powiedzieć, że mają na nas? Oho, no to weźmy jakiegoś dziutka. Ale co, że on potem po dwóch tygodniach kręcenia zdjęć, kręcenia filmu powie, że nie może, bo ma jakieś inne zobowiązania? Co? A ten, może chory jest, bo to tam coś tam C19, tak? To weźmie jakiegoś innego, a to będzie trzeci. A nie, to co z tego, że będzie kolejny operator? To jest film, którego i tak ludzie będą oglądali, więc dawaj, robimy. To w ogóle facet, który to reżyserował, jest odpowiedzialny między innymi za Iron Sky, ten film, który tam na Księżycu i tak. Uwierz mi, ten film na Księżycu jest o niebo lepszy od tego, bo będzie bolało. Tyłek boli, abyś miał hemoroidy, albo miała hemoroidy od 100 tysięcy lat, więc po prostu lepiej sobie odpić, bo tutaj po prostu się nic nie zgadza, naprawdę. Niestety pora teraz pomówić o aktorstwie. Ciężko mówić o czymś, czego nie ma. W ogóle jak zbierali ekipę, no to stwierdzili, no tak, oczywiście. No wiadomo, środek pandemii, więc też mieli no ale stwierdzono, będziemy to robić przez internet. Zooma, Skype'a, naszą klasę, czy inne gadu. No i rzeczywiście, szukanie obsady było zakrojone na szeroką skalę. Było pięknie, było... Jak oni mają takie głupoty gadać? Przecież to normalnie nie ma sensu, nie ma logiki. Aktorzy są tak drewniani, jak... No chciałbym powiedzieć Rysiek z Klanu, ale Piotr Cyrwus ma przynajmniej dyplom szkoły aktorskiej i nie jest najgorszy. Oni są tak drewniani jak te wszystkie... O, tak jak najbardziej. Te strachy na wróble, które tam się pojawiają, więc tutaj nie ma pola do popisu. Jeżeli chodzi o... No to jest horror, więc chcemy być przestraszeni. Wiemy, jak ten Creeper wygląda, więc tutaj tu jest nie najgorzej, bo od razu wiedzą, że my wiemy, że rzeczywiście jak wygląda Creeper, więc on na początku nam go daje. W ogóle on wychodzi ze stodoły Taggarta, czyli z tego, no mówiłem wcześniej, Ray Wise, ten co czeka na niego 23 lata, więc wnioskować by można, że to się dzieje bezpośrednio po drugiej części,
bo wiemy, że trójka ma się dziać niby wcześniej, i czy on w tym momencie tego Taggarta zabił, czyli on nie żyje, czyli minęło 23 lata od wydarzeń z drugiej części. No może tak to jest, ale nic nie wskazuje. A ten Creeper, jak on wygląda? Wzorowaliśmy się na komiksie, który został wypuszczony, który okazał się wielkim hitem po prostu. Naprawdę, to było tak beznadziejne, on wygląda jakby to kapelusz, wiem. Teraz mi przyszło do głowy, ja pamiętam, mówię, skąd ja znam ten kapelusz? A ja jak byłem w drugiej klasie w podstawówce, to sobie bawiliśmy się w Indian i w kowbojów. Ja sobie taki kapelusz tego, w 5 minut tego, z kartona zrobiłem, czy coś takiego, z jakiegoś takiego Bristolu, czy co to się nazywało. I rzeczywiście tak to wygląda. No chyba ktoś po prostu poszedł do tego sklepu, wiesz, za 5 zł i mówi, słuchaj, mam na budżet do Creepera, mamy przeznaczone 10 zł. O, Pepsi jest. Mam 5 zł, co mogę kupić? No i tam wtedy kupili elegancko to, tutaj gdzieś jakieś plastra rzucili, tutaj komuś wzięli kawałek szynki na ryj, żeby to wyglądało jakieś sensownie. I ten Creeper, on wygląda tak beznadziejnie, tak tandetnie, cokolwiek byś na niego nie zrobił, to jest po prostu masakra. A o efektach komputerowych, czyli CGI, no to najlepiej wystarczy powiedzieć, że jeżeli było ci dane, a mam nadzieję, że nie, bo jest dużo lepszym filmem niż ten, było ci dane zobaczyć którąkolwiek z części filmu Birdemic Ptakodemia, no to mniej więcej poziom jest dokładnie taki sam. Ty mali, że pojawiają się nasze ptaki, są normalnie, pojawiają się super, a jak oni się tam... Słuchaj, jest jedna scena, a to ci powiem, bo tam wiadomo, że mnóstwo ludzi ginie. Jest jedna scena, laska wbiega do pokoju, staje za ścianą, no to tam wiadomo, ten dom ma lat i się wszystko sypie. Creeper przez ścianę ją przeciąga jak Robocop, niemalże jak Murphy, i w porządku, dobra, mija pół godziny, wbiegają do innego pokoju, zamykają drzwi, barykadują, a ściany są takie same, że wiesz, tak jak Najman, rozpędź się i p***nij baranka, to one by się rozpadły, a oni barykadują drzwi i patrzą przez dziurkę od klucza, czy widać Creepera, a tutaj nagle co? Oko! Będzie bolało. Nic, naprawdę, w tym filmie się nic nie... Nie, jest jedna rzecz, która mi się w miarę podobała. Jest pokazane, jak widzi Creeper, czyli nasz szmakosz. Prawie jak Król Karol kupił królowej. Dobra, może być. Więc to jest jedna rzecz, która mi się podobała. A poza tym, tak tutaj sobie ładnie patrzyłem i tak mam napisane, małżeństwo postanawia zobaczyć, co Creeper wrzuca do doła. No bo wiadomo, bo to musi być, to jest słabiutko. Creeper wygląda koszmarnie. Creeper rozwala przekaźnik internetu. A, o tym zapomniałem powiedzieć w ogóle. To on 23 lata był zamrożony, nie? Tam wiesz, w tej swojej stazie, w tym swoim śnie hipnotycznym. Godzi tam na Nostromo ją sobie przez 23 lata. Nagle okazuje się, że wszyscy mają kamery, które... Ameryka. Kamery, które kręcą bezpośrednio i wysyłają do chmury. I nagle Creeper przekaźnik telefonii komórkowej i internetu. Bo wiadomo, że 23 lata temu, w 1999 roku, internet działał z... I Creeper o tym wiedział, bo on przez 23 lata był zamrożony w tym swoim śnie, ale on wszystko pamiętał, wszystko on czaił, on rozumował, że tak, jak najbardziej tutaj się dzieje ten, tutaj Lech Wałęsa, tutaj Elon Musk, tutaj rzeczywiście wystrzeliliśmy, on to wszystko wiedział, bo on spał, ale on nie spał, on słyszał, bo on miał podłączoną do wtyczkę z modemu 56 kilo i on w tym momencie ogarniał to i tak dalej i wiedział, że pierwsze co musi zrobić, to musi rozwalić przekaźnik internetowy. Będzie bolało. Jest jedna scena, kiedy Creeper się naprawdę na nich nie to, że on tam je zabija i tam, wiadomo, urywa komuś rękę, dołącza sobie, o, jestem super, super ziomal, o, ta jest taka mała, a ta jest jak Arnold Schwarzenegger, niech będzie, nie ma problemu. Rozwalają mu jedną rzecz, którą on kocha, którą on lubi i on rzeczywiście, to widać nawet w zwiastunie, co on tam robi z tą rzeczą. Wy rozwaliliście mi moją płytę gramofonową i przewróciliście mu mój gramofon, adapter, patefon, nieważne jak to, i ja, I will kill you till you're dead. Jakby powiedział Ahmed. I rozumiesz, i on się tam naprawdę dopiero wkurza, jak oni mu rozwalają płytę gramofonu. To jest coś pięknego. To naprawdę to jest majstersztyk. Naprawdę ten film jest tak cudowny, że ja normalnie nie mam ochoty. Ja ten film obejrzałem co dzisiaj. Po obejrzeniu tego filmu cały świat się zlewa, wszystko normalnie to brzmi, trwa i jedną sekundę to wszystko się miesza. Naprawdę nie oglądaj tego filmu. Ode mnie ten film dostaje przecowną ocenę 2 na 10, bo no, dostaje za tą wizję, że widzimy, jak Creeper se patrzy, jak se przez to oko i w ogóle przez to oko, przez tą dziurę i tak dalej, więc za to film otrzymuje jedną ocenę, tylko 2 na 10, bo naprawdę to jest no, jeżeli lubisz horrory, jeżeli kochasz horrory, to uwierz mi, odpuść sobie, w tym miesiącu będzie dużo więcej horrorów, będzie Hellraiser, albo już był Hellraiser, będzie Halloween i tak dalej, będzie tego mnóstwo naprawdę głupich
tandetnych horrorów, obejrzysz sobie jeszcze mnóstwo, jeszcze dużo, ale ten film naprawdę bije wszystko na łeb, na szyję, bo fabularnie tutaj jest dno dna. Komputerowe efekty, no ja nie wiem, 5 milionów dolarów ten film kosztował. Gdzie to jest? Gdzie to poszło? Przecież to było kręcone w Ameryce, było to kręcone chyba w Finlandii, czy gdzieś tam normalnie. Czemu? Co? Gdzie? Jak i kiedy? Co oni na samoloty wydali? Czy on coś... $200, to ja sobie za to kupię waciki, na to, no nie mam pojęcia, na co te pieniądze poszły, bo w każdym razie ten film jest nieoglądalny, tego się nie da oglądać i ostrzegałem, to nie jest tak, że o, patrz, Skrób mówi, że jest to, co, nie oglądaj, po prostu to jest dno dna. Jeżeli widziałeś trzecią część i myślałeś, ale to jest złe, ale to jest słabe, no to ten film jest jeszcze 100 razy gorszy, naprawdę. Creeper wygląda jak Menel spod PSS-u, który po prostu gdzieś tam z kimś się pokłócił i dostał, wiesz, w ryja. Rzeczywiście, że wygląda to masakrycznie. Ciuchy ma ogarnięte tutaj z tego lumpeksu obok. No dokładnie z tego, normalnie. Tam, gdzie były rzeczy z pomocy dla powodzian. No i tak to jest zrobione. Dość powiedzieć, nikt nie wrócił, mimo że miały osoby wrócić z jedynki, z dwójki. Nie wrócili producent, nie wrócił operator. Piosenki nie ma. Tutaj się nic nie zgadza. Nawet kojarzę, że auto Creepera ma taki charakterystyczny klakson, co nie? No też tego nie ma, bo się okazało, że zgadłaś, kurwa, zgadłaś, że trzeba zapłacić tantiemy, żeby móc wykorzystać klakson. Także po prostu, a 5 milionów budżet był. 5 milionów budżet był normalnie, ale to widać pewnie Timo Vuorensola. Czyli reżyser pewnie sobie kazał zapłacić, bo są odnośniki, jest oczko puszczone do nas, do widzów. O tych, co na Księżycu w jego filmie były, bo on reżyserował to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy poszli oglądać. Odpuść sobie Jeepers Creepers 4, czyli tam Jeepers Creepers Reborn, bo nie ma polskiego tytułu. I bardzo dobrze, nie. O, Reborn, czyli odrodzony. Odrodzony. Jaki odrodzony normalnie? Tutaj ktoś wziął, postanowił coś zrobić, podpaliło się, wybuchło normalnie, krater powstał i wszystko. Nie ma Reborn, nie ma Reborn, nie będzie Rewatch, nic nie będzie. Będzie Kononowicz, że dziękuję bardzo, koniec, kropka. Ten film to jest takie dno, że oj. Jest jedna jeszcze pozytywna rzecz z tej recenzji. Na szczęście nie będę musiał tego montować. Lincoln. Pozdrawiam. Jeżeli jesteś osobą, która uwielbia takie bluzgane recenzje, lubisz cierpieć, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych recenzji, które jak zawsze montuje Lincoln, jest całe mnóstwo.